W ostatnich dniach gracze wchodząc do Fortnite'a mogli zobaczyć, jak na ich kontach rzekomo trafiały stare przedmioty, takie jak Kilo miętówkowy oraz skin Psycho Bandit. Jesteśmy już w 50% obecnego sezonu, a my poznaliśmy już ogrom informacji o tym kolejnym oraz mam dla Was kilka ciekawych nowości. Cześć wszystkim, z tej strony, nie kto inny, kod Miguel, i witam Was na kolejnym filmie z ciekawych nowości. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego Konkursu na prezent za 300 Vdolców i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie. Dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za te 300 Vdolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod Kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle, a w komentarzu musicie podać ważnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, no a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, na samym początku zaczniemy sobie od tematu kolejnego sezonu, A mianowicie nie wiem, czy każdy z was wie, ale dokładnie wczoraj wybyło równe 50% tego obecnego sezonu, i do kolejnego zostało już tylko lekko ponad miesiąc. My gracze w ostatnich dniach i tygodniach poznaliśmy już ogrom i to naprawdę ogrom informacji na jego temat, w których głównie dowiedzieliśmy się o możliwym jego motywie, czyli mitologii greckiej, która miałaby być główną jego całą tematyką. Poza tym dowiedzieliśmy się jakie skiny mogą pojawić się w karnecie bojowym i ich wstępną listę macie widoczną teraz na ekranie. A żeby to było mało, poznaliśmy ogrom i to naprawdę ogrom funkcji, jakie mogłyby pojawić się wraz z jego pojawieniem. Głównie mowa tutaj o funkcji huśtania na linach czy żirandolach, która byłaby mega kozacka, funkcja wspinania i zjeżdżania na linach oraz ogrom innych, które również mogą pojawić się wraz z jego pojawieniem, ale nadal trwają nad nimi prace. Żeby to było mało, do gry może trafić również funkcja przejmowania samochodów, o której wspominałem wam na filmie jakoś tydzień lub na nawet dwa tygodnie temu, ale też funkcja ta, tak jak te nowe mechaniki, są w trakcie prac i nie wiemy, kiedy dokładnie trafią. A i zapomniałbym, poza tymi wszystkimi nowościami, prawdopodobnie na wyspie mamy pierwszy jego zwiastun w formie plakatu, który znajduje się na jednej z miejscówek, dokładnie tutaj, ale też temat ten nie jest pewny i wszystko zależy od jednej rzeczy. Jeżeli tematyka kolejnego sezonu naprawdę będzie opierała się na mitologii greckiej, to tak, plakat ten będzie wtedy jego zwiastunem, a jeżeli kolejny sezon nie będzie o takiej tematyce, to plakat ten po prostu został dodany na tamtą lokalizację. No i kochani, z tego powodu, że do jego startu została już mniejsza połowa tego obecnego sezonu, na dniach na kanale przygotuję dla Was jeden cały odcinek, w którym podsumuję dla Was wszystkie najważniejsze informacje w całym jego temacie. Nie będzie to odcinek dzisiaj, ponieważ już w ten wtorek do gry trafi kolejna wielka aktualizacja, o której informowałem Was już kilka razy na kanale, i jestem wręcz pewny, że zaraz po jej wydaniu w grze. Trafią kolejne ciekawe wycieki w jego temacie. Głównie dlatego, że jak sami widzicie, w grze pojawiła się tylko jedna aktualizacja, taka duża do tej pory, i to jeszcze nie taka typowa jak wszystkie te duże. A już pojawiło się tyle wycieków, więc po tej kolejnej na pewno pojawi się coś więcej. Jeżeli jednak już chcecie poznać szczegóły na temat tych nowości o nowym sezonie, to koniecznie sprawdźcie sobie dokładnie te filmy tutaj, ponieważ to właśnie na nich przedstawiałem wam po kolei wszystkie najważniejsze informacje w jego temacie. Teraz jednak, poruszymy sobie dość kontrowersyjny temat, który w ostatnich dniach pojawia się na Twitterze, a jest to temat tego, że Fortnite rozdaje graczom stare OG przedmioty kosmetyczne, takie jak kilof miętówkowy oraz skina z gry Borderlands. Cały ten temat zaczął pojawiać się na Twitterze jakoś kilka dni temu, bodajże 3-4 dni temu, i na początku zaczęły pojawiać się informacje na temat skina Psychobandit, Bandit, którego rzekomo Fortnite zaczął przydzielać graczom na konto i nikt nie wiedział za co. Tak dla przypomnienia, to skórka ta była dostarczona Dostępna w sklepie ostatni raz w 2019 roku i gracze mogli ją zdobyć albo kupując w sklepie z przedmiotami za V-Dolce, albo kupując właśnie grę Borderlands i wraz z jej zakupem otrzymywali tego skina na konto. W internecie od tamtej pory zaczęły pojawiać się ogromne teorie na temat tego, dlaczego gracze otrzymują tego skina, i temat ten został już, można powiedzieć, wyjaśniony. I gracze dostawali tego skina za to, że zakupili kiedyś preorder tej oto gry. Preorder Borderlands był dostępny właśnie Właśnie mniej więcej w tamtym okresie czasowym, gdy promocja ta była jeszcze dostępna i gracze albo musieli wydać 2000 fauldolców, aby kupić skina w sklepie z przedmiotami, albo kupić grę za kilka stówek i wtedy też dostawali tego skina. Przez to, że niektóre osoby nie otrzymały wtedy skina na konto, Fortnite teraz po prostu zaczął rozdawać go tym, którzy wtedy zakupili grę. Więc nie, skin ten nie jest za darmo, tak jak twierdzą niektóre osoby, i nie da się go już teraz po prostu zdobyć. Jeżeli postanowicie zakupić teraz grę, w to skino na konto też nie otrzymacie i wydaje mi się również, że skórka ta nie powróci do gry, chyba że wyjdzie jakaś kolejna wersja tej gry i Fortnite postanowi ją przywrócić w formie dalszej promocji. Tak czy inaczej, temat tego czy skin ten wróci nie jest potwierdzony i nikt ale to nikt nie wie, czy skin ten kiedykolwiek ponownie trafi do gry i Wy sami musicie sprawdzić czy dostaliście tego skina, o ile kupiliście kiedyś preorder właśnie tamtej gierki. Kolejny przedmiot, którego rzekomo otrzymują gracze to kilofant. ...czyli chyba jeden z najpopularniejszych kilofów... ...jaki kiedykolwiek został dodany do Fortnite'a... ...ponieważ kilof ten dało się zdobyć tylko i wyłącznie... ...poprzez specjalne kody. Kody te były dostępne w okolicach 2020 roku... ...i co najważniejsze dało się je zdobyć w sklepach GameStop stacjonarnie... ...więc tylko osoby, u których sklep ten był... ...miały okazję zdobyć kilof... ...a pozostałe osoby musiały jechać do tego sklepu. W ostatnich dniach jednak pojawiły się jakieś informacje... ...że niby gracze nagle po wejściu do gry mogli zobaczyć komunikat, że kilof ten został dodany na ich konta i cały ten temat został podany tylko przez tego jednego likera na początku, dokładnie tego na ekranie. Wspomniał on wtedy, że niektórzy gracze wchodząc do gry mogli zobaczyć, że na ich koncie pojawił się kilof miętówkowy, ale co najważniejsze, w rzeczywistości kilofa tego nie otrzymywali i był to tylko komunikat o tym, że niby dostali ten przedmiot na konto. W komentarzach od tej osoby nie znalazłem żadnego komentarza, który potwierdzał to, że ktoś otrzymał ten kilof i tylko wspominali o tym, że mieli taki komunikat, ale nikt, ale to totalnie nikt nie pisał o tym, że dostał ten kilof, ani w internecie nie pojawiały się zdjęcia, że ktoś ma go po prostu w szafce. Co też ciekawe, w komentarzach było wręcz odwrotnie, ponieważ większość komentarzy informowało, że nie miały takiego komunikata i jest to po prostu fałszywa informacja, na co ten postanowił napisać sprostowanie w tym temacie i dał taki post. Fortnite nie daje kilofa miętówkowego i sam post, którego dodał miał na celu poinformować że taki komunikat wyświetla się niektórym osobom. Dalej zaś napisał, że najprawdopodobniej jest to nic nieznaczący błąd i po prostu wspomniał on o tym, bo uważał, że warto o tym wspomnieć. I dodał jeszcze, że zrzut ekranu pochodzi z konsoli PlayStation 5 i że nie jest to fałszywa informacja. Co też ważne, warto wspomnieć, że sam kilof był dostępny tylko i wyłącznie w kodach i był dostępny do wyczerpania ich zapasów, co oznacza, że w momencie, gdy wszystkie kody zostały wykorzystane, kilofa nie da się już nigdy więcej zdobyć. Dlatego też nie mam wam tutaj nic więcej do powiedzenia, tym bardziej, że osoba, która sama zaczęła informację na temat tego kilofa, wspomniała, że nikt w rzeczywistości go nie otrzymuje i mają go nadal te osoby, które powinny go mieć w swojej szafce. Jeżeli jednak pojawiłby się jakiś błąd w ich temacie, to pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak Fortnite Status, którzy na bieżąco informują nas o różnych problemach i błędach, a na ich profilu nie pojawiły się żadne informacje w tym temacie. A i co też ważne, to pamiętajcie, że przedmioty te są na tyle rzadkie, że jeżeli serio gracze dostawaliby je w jakiś sposób za darmo na konto, to cały ten temat podawaliby wszyscy najwięksi likerzy z Fortnite'a, a do tej pory żaden z nich o tym po prostu nic nie pisał. Tak więc słowem podsumowania, skina Psychobandi dotrzymały osoby, które kupiły kiedyś preorder tej gry i nie otrzymały skina, więc nie miały go jak dostać za darmo, bo musiały kupić grę, a kilofmiętówkowe to tylko błąd z komunikatem i nikt go nie dostał. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!